Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w zasadzie dobry wieczór. Nagrałem na szybko dla Was filmik, jak działa u mnie światło po zmroku. Mamy dwa przejścia. Jedno przejście jest to jeszcze w godzinach takiego normalnego, że tak powiem, urzędowania w domu, czyli do godziny 23. Drugie przejście jest to już po godzinie 23. Kiedy światło zostaje przyciemnione, niektóre światła się nie będą w ogóle włączać i zobaczycie, jak to wygląda. Niektórzy twierdzą, że po co takie światła automatyczne w domu? Przecież można mieć przełącznik normalny, przełączyć sobie, włączyć, wyłączyć przy przejściu, czy nawet w korytarzu można mieć z jednej i z drugiej strony przełącznik i to wszystko fajnie działa. Zobaczcie, ile ja czasu zaoszczędzam i o ile wzrasta nawet bezpieczeństwo w domu w momencie, kiedy macie automatyczne światło. Okazuje się, że głupie przejście po domu i wszędzie macie widno. Zaraz zobaczycie. Pierwsze przejście będzie w normalnej godzinie, czyli tam do 23. Drugie przejście będzie to po godzinie 23. Przy okazji zachęcam wszystkich do subskrypcji kanału. Pojawią się jeszcze sporo takich filmików właśnie, które pokażą Wam, dlaczego inteligentny dom nie tyle jest lepszy, co fajnie się w nim mieszka. Ale sobie głowę ucinam. Co fajnie się w nim mieszka. I potem zachęcam do komentarzy, czy naprawdę to jest duża wygoda, czy dla Was to nie ma znaczenia. I zachęcam jeszcze do dania łapki w górę bądź w dół, w zależności od tego, czy Wam się filmik podoba, czy nie podoba. Dziękuję, zapraszam na dwa przejścia. Słuchajcie, mamy godzinę 21:40. Pokażę Wam, jak wygląda oświetlenie o tej porze w domu, jak to działa. Czyli w tym momencie jesteśmy jeszcze w trybie normalnej pracy. Czyli te wszystkie światła będą świeciły dosyć jasno. Tutaj mamy kuchnię, korytarz. Jak tylko czujka nas wykryje, o, widzimy, jak się ładnie zaświeciła. Hall. Najpierw jest ten efekt niebieskiego, później światło centralne. Wracamy na korytarz. No i grajdołek. Tutaj już niestety nas wcześniej wykryło to światło, jak przechodziliśmy do gabinetu. Łazienka. Wychodzimy sobie z łazienki. Jak widzimy, od razu jasno, idziemy na górę. Kaskada schodowa przy trzecim świetle. Lampa centralna. Wchodzimy na górę. Tu już nas światło wykryło. To w tym momencie nas wykryje czujka. To. O. I dalej już wiadomo, sypialnia. Jakby nie patrzeć, trochę Was oszukałem, bo jest godzina 22:50, ale celowo pozmieniałem sobie tryb nocny na 22:30, aby Wam to lepiej pokazać. Jeszcze udało mi się zmontować ten filmik dzisiaj. Zobaczcie, w salonie LEDy już przestały się świecić. Kominek też się sam wyłączył oczywiście, bo te LEDy tutaj wokół projektora działają w tym samym trybie co te. Tylko jeśli jest ekran wysunięty, to już wtedy się wyłączają, aby nie doświetlać nam ekranu. W kuchni, wchodzimy sobie do kuchni, zobaczcie. Te światła, jeśli sobie porównacie jedne z drugimi, to już oczywiście świecą dużo ciemniej, tak? Nie rozjaśniają się tak bardzo. Mówię troszeczkę ciszej, bo już Wiktor dawno śpi, nie chciałbym go obudzić. Tutaj mamy korytarz, tak jak Wam wcześniej pokazywałem, czujka. I zobaczcie, o ile delikatniej te światła się zaświeciły i w tym momencie naprawdę one oświetlają tylko drogę. Tu w holu normalnie, bez zmian, ponieważ jeśli ktoś wychodzi na dwór, no to wiadomo, że niepotrzebne mu jest takie, może bardziej mu się przyda jasne światło. Zobaczcie, jeszcze jedna sprawa. W tym momencie nam się nie świeci światło zewnętrzne. Gdy otworzę drzwi, o, doświetlenie zarówno tutaj, jak i tutaj. Jeszcze jeśli wyjdę jeszcze kawałek, to mi się zaświecą tutaj lampki przy domu. I w tym momencie mam ładne oświetlenie drogi do garażu, czy gdziekolwiek bym chciał. Podobnie jest z drugą strony. Jeśli już wracam do domu po godzinie, w której jest ciemno na zewnątrz,
czyli lampy nie działają, czyli po 23, to tak samo w momencie otwarcia bramy zaświeci mi się światło, te kuleczki właśnie takie. Tutaj już będzie światło normalnie, tak? Bo to jest de facto miejsce, w którym potrzebuję dużą jasność i tutaj nawet nie zakładałem przyłączania na ściemniaczu, tylko jest normalne załączenie przekaźnikowe. Na początku uruchamiałem tylko dwie lampy, ale później stwierdziłem, że ja tu potrzebuję tyle światła, żeby się wszystkie zaświeciły, czyli teraz jest takie proste. Ta lampa w ogóle nam się już do tej pory nie zaświeci. Tutaj wejdziemy sobie do łazienki. W łazience podobnie, tutaj już nie ma ściemniacza, normalnie to wygląda. Halo, pozdrawiam kanał. Wygląda to normalnie. Wejdziemy sobie teraz na górę. Zobaczcie, wtedy jak wejdziemy na górę, to łącznie z tym zaświeceniem się kaskady załącza nam się z trzecią lampka górna. Już tego nie mamy. Teraz tylko na takie szybkie przejście do sypialni załącza nam się światło. Widzicie, przez to, że kręcę, już nie dostroiłem, ale wchodzę na górę i z powrotem się zaświeci. I teraz mam tutaj tą kolejną czujkę. Już te lampy, które były tutaj, się nie zaświecają, natomiast teraz mi się świecą tylko same skofy. Do sypialni nie wchodzimy, bo Wiktor śpi. I tu jeszcze na szybko podsumowanie. Zauważycie pewnie, że przy drugim przejściu światło nam zgasły w trakcie przechodzenia. Ale dlaczego? Bo odszedłem z kamerą i chciałem Wam to wszystko dokładnie pokazać. Tak naprawdę to przejście jest już programowane na pójście dokładnie do sypialni. Czyli wstaję z kanapy, idę do sypialni i przechodzę to w miarę równym tempem dosyć szybko. Tam celowo światło zaprogramowałem na tak krótki czas, żeby mi później szybko zgasły. Oczywiście mogę to sobie wydłużyć, ale przy normalnym użytkowaniu ten dom już jest tak dostrojony, że działa z użytkownikami, czyli ten czas przejścia czy po schodach, czy tam dalej korytarzem jest dostrojony do naszego tempa chodzenia. Jakby nie patrzeć, obecnie inteligentne domy jeszcze nie posiadają sieci neuronowych, żeby się uczyć dokładnie zachowań człowieka. Jest to oszukiwane przez... Znaczy, może być to oszukane przez dobrze napisany program przez instalatora. Więc u mnie ten program jest powoli dostosowywany do naszego trybu życia. Po tym czasie już sądzę, że w dużym stopniu został dostosowany. A jeszcze na sam koniec, już przed pożegnaniem, chciałbym Was zaprosić chyba jutro, jak się uda, czyli w piątek, będzie filmik około godziny 18 z tego, jak działa inteligentna woda w takim smart domu. Inteligentna woda, fajnie powiedziane. Ale generalnie chodzi mi o to, co tutaj mam. Ja wiem, że tu nie ma jeszcze pompy ciepła, ale jest piec. I mamy sporo systemów, które nam wspomagają życie w tym domu, a raczej użytkowanie wody w tym domu. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym, co warto zamontować, czego nie warto. Jak to wszystko działa, jak to jest spięte w tym systemie i czy naprawdę to nam daje wygodę i powiedzmy oszczędności nawet może nam to dawać z użytkowania takiego systemu. Więc jutro jak najbardziej tutaj będzie filmik o inteligentnej wodzie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Więc dziękuję Wam bardzo. Dobranoc. Widzimy się jutro.